Przyjaciele, chcę mówić dzisiaj na temat wewnętrznego przekonania. Czym jest wewnętrzne przekonanie, jak z niego korzystać, jak go rozwijać. Duch Święty, który jest w nas, mówi do nas w sposób stały. Duch Święty mówi cały czas. Słowo Boże mówi, że nieustannie mówi Pan. Nieustannie. Duch Święty nie milczy w pewnym sensie. Takie myślenie, że na przykład ktoś się modli, mówi, o Pan się do mnie odzywa, Pan do mnie nie mówi. To jest nieprawda, że Pan do mnie nie mówi, do Ciebie nie mówi. Nieprawda, że Pan do Ciebie nie mówi. Jeżeli nie słyszysz Pana, to znaczy, że to Ty nie słyszysz, a nie, że On nie mówi. To jest taka różnica. Prawda Boża jest taka, że Bóg mówi nieustannie, stale i nieustannie. Stale i nieustannie. Bo Bóg jest Słowem. Wiecie, że Bóg jest Słowem? Na początku było Słowo. W ogóle ludziom się wydaje, że Bóg to jest taka postać, która tak w ogóle siedzi, mówi lub nie mówi. To nie jest prawda. Bóg jest Słowem. Na początku było Słowo, a Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. Bóg to Słowo. To znaczy, że On ustawicznie uwalnia komunikat. Tak jak ustawicznie jest powietrze wokół nas i można go zaczerpnąć. Tak ustawicznie jest uwalniane Słowo. Słowo jest. On powiedział, ja jestem. Słowo jest. Ono się nie zjawia. Ono się nie zdarza. Ono też nie zanika. Ono jest, bo on powiedział, ja jestem. I powiedział też, że jest Słowem. A więc Słowo jest cały czas. Jeśli Bóg jest wszechobecny, to Słowo jest wszechobecne. Rozumiecie? Wszechobecne. A więc można słyszeć Ducha Świętego przez cały czas. I to nie jest coś takiego, że ktoś ci stoi i gada do ucha. Nie. Bo to nie jest Słowo. Gadanie do ucha. Gdyby tobie Bóg gadał coś do ucha przez cały czas, to byś nie mógł z tym żyć. Rozumiesz? To jest niemożliwe, żeby żyć. Jakby ci ktoś gadał do ucha ciągle. I nawet gdyby to był Bóg, to twój mózg w obecnym stanie użytkowania, czyli tych kilku procent, się nie nadaje do tego. Nie mamy takiej funkcji odbiorczej. Rozumiesz? A więc on tak nie gada. Ale Bóg, który jest Słowem, jest przez cały czas i ustawicznie mówi do rzeczywistości duchowej i materialnej. Jest napisane, że Jego Słowo wszystko utrzymuje przy życiu. Rozumiecie? Jego Słowo utrzymuje wszystko przy życiu. To Jego Słowo to utrzymuje. Nam się wydaje, że my widzimy drzewo, skałę, coś tam jeszcze innego, że to coś po prostu jest. Ale to coś jest dlatego, że Słowo Boga ustawicznie utrzymuje to przy życiu. To nie jest samonakręcająca się koniunktura życiowa. Bo gdyby Słowo Boga przestało istnieć, no to wszystko by się zawaliło. Stałoby się jednym wielkim pobojowiskiem. Rozumiecie? Pobojowisko by tutaj się stało. Albo by się to zdematerializowało. Nie wiadomo, co by się stało. Na przykład ziemia przestałaby się kręcić.
Na przykład, wiecie, co by się stało, gdyby się Ziemia przestała kręcić? Byśmy mieli kataklizm w kilka sekund. Kataklizm. Albo by wyleciała z orbity i poleciała w kosmos. Po prostu. Samo istnienie atmosfery ziemskiej to jest cud. Cud. To, że istnieje atmosfera. Rozumiecie, że mamy atmosferę? My się do tego przyzwyczailiśmy, że my atmosferę mamy. Przecież to jest powietrze, które nie ulatuje. Myśleliście kiedyś o tym? Ziemia jest okolona powietrzem, które nie przedostaje się dalej, a tam nie ma żadnej bariery, rozumiecie? Tam nie ma barier. Dlaczego to się nie przedostaje? Ludzie, gdyby tylko zechcieli zatrzymać się na jakimś stworzeniu, o tym mówi list do Rzymian, że nie ma żadnego wytłumaczenia dla ludzi, którzy nie spotkali Boga. Wiecie dlaczego? Bo można z wiarą spojrzeć w drzewo i spotkać Jezusa. Dlatego nie ma żadnego wytłumaczenia. Nieraz mi zadawano pytania, a jak się nawracają ci, do których żaden kaznodzieja nie dotarł? Ja mówię, przez wiarę, jak wszyscy inni na świecie. Nie ma innego nawrócenia. Jest taka, mówię, stara, dobra zasada, kto szuka, ten znajdzie. Kto szuka, ten znajdzie, nieważne gdzie. Na Antarktydzie będziesz szukał Boga i znajdziesz, jak się skupisz na kawałku śniegu. Bo to Słowo jest uwolnione i ono działa. Ono jest wszędzie. Ono jest wszędzie. Jak do mnie ludzie mówią tak, Bóg do mnie nic nie mówi. Ja mówię, nie, to ty nic nie słyszysz. A nie, Bóg nic nie mówi. Nie ma takich rzeczy, przyjaciele. Ale jak Bóg mówi? Przede wszystkim Święty Duch, który jest w tobie, mówi przez wewnętrzne przekonanie. Wewnętrzne przekonanie jest głównym głosem Boga do człowieka. Tym bezpośrednim głosem. Ostatnio wam mówiłem, że Bóg przede wszystkim działa przez pragnienia. Ale to jeszcze nie jest zwerbalizowane. Pragnienie w tobie powstaje i teraz potrzebujesz werbalizacji. Mamy pragnienia i my wiemy, że one są od Boga. My je już zweryfikowaliśmy, przeprowadziliśmy je poprzez prawdę. I zostały nam te, które wytrzymały krzyż Golgoty i pusty grób. One są i wiemy, że są od Boga. Czasami nas przerastają, są potężne i wielkie, ale wiemy, że są od Boga. To głos Boga do nas, ten fundament głosu. Ale teraz trzeba to zwerbalizować. Teraz trzeba zacząć o tym rozmawiać. I Bóg chce z tobą rozmawiać o twoich pragnieniach. On na poziomie twoich pragnień chce z tobą teraz zacząć rozmawiać. On chce mówić do ciebie przez wewnętrzne przekonanie, mając u swoich podstaw twoje pragnienia. I dziś chcę mówić o wewnętrznym przekonaniu, o tym głównym głosie, bezpośrednim głosie Boga do człowieka. Przekonanie, przyjaciele, to jest osąd oparty na przeświadczeniu o prawdziwości i słuszności czegoś. A więc przekonanie jest osądem, oceną opartą na przeświadczeniu o prawdziwości i słuszności czegoś. Przekonanie opiera się na tym, że jesteśmy przeświadczeni, że coś jest stuprocentową prawdą, że coś jest też stuprocentowo słuszne. Przeświadczenie, przyjaciele, to pewność w stosunku do kogoś lub czegoś oparta na wierze w prawdziwość i słuszność kogoś lub czegoś. Przeświadczenie polega na tym, że jesteśmy pewni w stosunku do osoby lub zagadnienia związanego z tą osobą, że w 100% tak, pochodzą od niej i opieramy się na swojej wierze. Wierzymy, że to jest od niej. Wierzymy, że to pochodzi od niej. Czasami ktoś mnie pyta, skąd ty wiesz, że to jest od Boga? Ja mówię, osądziłem to na poziomie prawdy i słuszności, a następnie w to uwierzyłem. To proste. Osądziłem to, co we mnie powstało, na poziomie prawdy i słuszności. Zobaczyłem, czy jest to prawda. Wow, mówię, jest to prawda.
Zobaczyłem, czy jest to też słuszne, czyli czy to jest budujące moje życie, czy to podnosi moje życie, czy to doprowadza w sposób bezpośredni lub pośredni do tego, aby moje życie zostało podniesione. Zobaczyłem to, wow, faktycznie, a więc co teraz robię? Wierzę w to. Starą, dobrą wiarą. Czyli pewnością tego, czego się spodziewam, a spodziewam się właśnie tego, co we mnie powstało. Po prostu. Pewność to stan wewnętrznego niezachwiania co do faktu, że dana rzecz ma się tak, a nie inaczej. Ludzie mówią, skąd wiem, czy jestem pewny? Ja mówię, nie jesteś pewny, bo zadałeś mi to pytanie. Każdy człowiek, który mi zadał pytanie, tak, związane ze swoją pewnością, był niepewny. Powiedzieć wam dlaczego? Ktoś, kto jest czegoś pewny, nigdy się nie pyta o czyjeś zdanie. Do głowy by mi nie przyszło, żebym się zapytał o jakąś rzecz kogoś, której jestem pewny. Rozumiecie? Na przykład jestem pewny, że jestem mężczyzną. I teraz ja nie chodzę i się nie pytam, przepraszam bardzo. Jak ty uważasz? Bo przecież jesteś znawcą tematu. Jestem mężczyzną u ciebie. Niby wszystko się zgadza, jest na miejscu, ale nie ma ale. Ale jestem też pewny innych rzeczy, nie tylko takich, które mogę zobaczyć. Jestem też pewny rzeczy, w które wierzę. Czasami ktoś się pytał, dlaczego uważasz, że jesteś apostołem? Ja mówię, bo ja w to wierzę. Jak to? Ja mówię, tak to. Wierzę, że jestem apostołem. I w związku z tym realizuję tą rzecz w moim życiu. Ja w to wierzę. Rozumiesz? Wiecie, co jest na przykład podstawą tego, żeby zarabiać dużo pieniędzy? Wiara w to, że się zarobi dużo pieniędzy. Jak ktoś nie wierzy, że zarobi dużo pieniędzy, to nie zarobi dużo pieniędzy. Gwarantuję wam. Gwarantuję ci, że zarobisz tylko tyle pieniędzy, ile wierzysz, że zarobisz. Jesteś ograniczony swoją wiarą. Wiara cię ogranicza, jak drut kolczasty. I koniec. Niezachwianie to jest trwanie w przekonaniu. Wiecie, po czym się poznaje, że jesteśmy niezachwiani w jakiejś dziedzinie? Że trwamy jak osioł w jakimś przekonaniu. Ktoś do mnie często mówi, jesteś uparty. Ja mówię, bo jestem wierzący. Tylko niewierzący nie jest uparty. Człowiek uparty to jest człowiek niezachwiany, trwający w swoim przekonaniu. I ludzie mówią, dlaczego ty uważasz, że masz rację? Ja mówię, bo wierzę w to, co odebrałem od Boga. Zbadałem ten temat. Zobaczyłem, na czym on jest zbudowany. Oceniłem, że pochodzi od Pana, gdyż Pan jest prawdą i przeszło to test prawdy. Zobaczyłem, że buduje to moje życie. Obdarowałem to wiarą i koniami mnie z tego nie wyrwiesz. I to oznacza, że ja odebrałem wewnętrzne przekonanie. Bo jakby mi coś tak chodziło w środku, byłbym niepewny, rozumiesz? To by to nie było wewnętrzne przekonanie, bo wewnętrzne przekonanie, ono jest niezachwiane. O tym się nie rozmawia. Rozumiesz? O tym się nie rozmawia. Trwanie, przyjaciele, to jest pozostawanie bez zmiany w pewnej pozycji lub sytuacji. Więc jeżeli człowiek odbiera wewnętrzne przekonanie, to on w nim trwa do końca. Odebrał wewnętrzne przekonanie i finito. I nic go z tego nie może wybić. Zbadał sprawę, ocenił na poziomie prawdy, ocenił na poziomie słuszności. Rozumiecie? Uwierzył w to i teraz w tym trwa. Niezachwianie stoi w tym, jak słup. Nie rusza go nic. Wszystko wokół krzyczy do niego. Zastanów się, zapytaj, dowiedz się, pomódl się.
Ja się nie modlę, tak mam wewnętrzne przekonanie. Pierwszą rzeczą, której nie robię, to się nie modlę. Wiecie dlaczego? Bo jak się zaczął modlić, to bym podważył moje niezachwianie. W ogóle jak w coś się wierzy, to się nie szuka potwierdzeń. Wiecie o tym? Religia uczy tak. Jak masz przekonanie, to proś Pana, żeby ci to potwierdził. Przecież to jest bzdura. Przecież to przeciwna wierze. Wiara jest pewnością. Jeżeli proszę Pana o potwierdzenie, to znaczy, że jestem jaki? Niepewny. Czyli co? Nie wierzę. Nie wierzę. W ogóle wiecie, jaka wiara jest bolesna? Prawdziwa wiara? Prawdziwa wiara jest tak bolesna, że się w głowie nie mieści. O prawdziwej wierze nie możesz porozmawiać. Prawdziwej wiary nie możesz potwierdzić. Prawdziwej. Ludziom kupa rzeczy nie wychodzi, bo oni nie wierzą. Potwierdź mi. Daj mi jakieś słowo. Może z Biblii. Może od proroka. Bóg wie, że jesteśmy narodem, które niewiele się różni od trawy. Żeby nie Duch Święty, to by nas zwiało. Rozumiecie? To stosuje różne plany. B, C dla nas. Daje nam potwierdzenia, informacje. Rozumiesz, o co chodzi? Bo nas kocha. Nawet czasem wysyła anioła, żeby cię kamieniem rzucił. Rozumiesz? Bo taki to Bóg. Ale to cały czas spowalnia życie chrześcijanina. Cały czas spowalnia. Dzisiaj rano rozmawialiśmy sobie z Tadziem przy śniadaniu. I tak rzuciłem, mówię, kurczę, gdybym ja w życiu miał kogoś, takiego jakim ja jestem dziś, i takie słowo bym miał uwalniane, to ja bym zupełnie inaczej żył. Bo ja w ogóle posłuszny jestem. Ja to mam, od kiedy się nawróciłem, to mam, ja jestem posłuszny człowiek. Jestem posłuszny Bożej prawdzie. Naprawdę. Tylko ja naprawdę nie wiedziałem różnych rzeczy. Ja, żebym je wiedział, to bym szybciej szedł. Ale ja nie wiedziałem. Więc szedłem, jak szedłem. Potykałem się, wstawałem, zdobywałem w ogóle to i szedłem. I tacio mówi, ale na przykład co z doświadczeniem? I w ogóle taka myśl fajna mi przebiegła przez głowę, że w ogóle wiecie, czym jest doświadczenie? Doświadczenie to jest fajna sprawa, tylko my mamy zły obraz doświadczenia. Bo my mamy doświadczenie związane z naszymi błędami i problemami, które mieliśmy. Ono jest bardzo długie, mamy długie okresy doświadczeń. A wiecie, czym jest doświadczenie? Ostatecznym efektem wiary. Wierzymy i mamy doświadczenie. To jest prosty akt. Szybki i konkretny. Szybki i konkretny. Człowiek wierzy i następnie ma proste doświadczenie i zapomina o temacie i idzie dalej. Jak dzieci. Jak dzieci. Ja patrzę, jak na przykład nasza córka Sara w sposób prosty przyjmuje jakieś rzeczy. Ona ją przyjmie tak normalnie, bo ona nie ma żadnej zapory. I za chwilę to się staje jej naturalną reakcją. Ja nieraz na nią patrzę i sobie myślę, kurczę, a ja musiałem mieć kupę doświadczenia. Ja miałem kupę doświadczenia. A nie trzeba mieć. To jest w ogóle niepotrzebne. Można szybko i sprawnie. I można na poziomie wewnętrznego przekonania iść jak przecinak przez życie. Bo Duch Święty chce, żebyśmy tak właśnie funkcjonowali, jak przecinaki. Żebyśmy funkcjonowali na zasadach wewnętrznego przekonania, a nie ustawicznego potwierdzania, przemodlenia, przeczekania. Mam wewnętrzne przekonanie, ale jeszcze poczekam na Pana. To od kogo masz te wewnętrzne przekonanie? To kto ci je dał? Mam wewnętrzne przekonanie, ale się jeszcze pomodlę. To kto ci dał wewnętrzne przekonanie? No kto? Czy nie ten, do którego chcesz się teraz modlić? Dlaczego chcesz do niego pójść teraz w modlitwie i mówić, Ojcze, czy na pewno? Czy
chcesz tak robić? Co cię tam pędzi? Wiesz, co cię tam pędzi? Niedowiarstwo twoje. Zwykłe niedowiarstwo. Stare niedowiarstwo. Tam cię pędzi. Bo gdyby nie było tego niedowiarstwa, to byś tam nie poszedł. Byś nie poszedł w taką gadkę z nim. Pod tytułem, czy na pewno, daj mi znak. Rozumiesz? Daj mi słowo, potwierdź przez coś. Są ludzie, którzy mają taką metodę w ogóle życiową, że jak im ktoś nie powie coś 10 razy, to i tego nie przyjmują. I nawet potem o tym mówią. No ja potrzebuję, żeby dużo razy ktoś to nie powiedział. Ja mówię, to co ty masz z mózgiem? Co ty masz w ogóle w głowie? Dlaczego nie masz? Dlaczego ty nie zrobisz z mózgiem tak jeszcze, że raz do ciebie ktoś coś powie? Jeden raz, jeden raz, jeden raz. Wewnętrzne przekonanie przychodzi do człowieka i po prostu jest. O co tu się modlić? Czego tam szukać dalej? Jakich potwierdzeń? Czemu nie wierzyć w to? Jeżeli wytworzymy w sobie ten model pod tytułem, że przychodzi do nas coś, coś się w nas pojawia, jakaś myśl, jakaś przestrzeń Boża i zaczynamy i on sobie osądzać z perspektywy prawdy i słuszności życiowej dla nas, tak? To nas, i zaczynamy to obdarowywać wiarą, to teraz nic więcej tam nie ma, jak tylko trwanie w tym, jak muł. I dokonywanie kroków z tym związanych, bez względu na to, jak bardzo demony krzyczą, że to jest ryzykowne, niebezpieczne i że się nie uda. Jeśli mam wewnętrzne przekonanie, to muszę tam iść, coś ci powiem. W wewnętrznym przekonaniu jesteś tylko ty i Bóg i nie ma tam nikogo innego. Nie ma tam żadnego człowieka. Nie ma tam męża, nie ma tam żony. Nie ma tam pastora, nie ma tam kolegi, koleżanki. Nie ma, tam jesteś tylko ty i Bóg. To jest taka twoja rozmowa z Bogiem. On do ciebie mówi, a ty go słuchasz. Rozumiesz? Jesteś jak mały Samuel, jak mały prorok Samuel. Mów Jahwe, sługa twój słucha. Mów Jahwe, sługa twój słucha. Bóg mówi, bądźcie jak dzieci. Kiedy przychodzi do was wewnętrzne przekonanie, to po prostu, tak, przeanalizujcie go. Osądźcie na poziomie prawdy i słuszności życiowej. Następnie uwierzcie w nie, a następnie w nim trwajcie do końca, realizując go krok po kroku. Zróbcie to. Zróbcie to. I to jest taki gwóźdź w życie chrześcijanina, bo ludzie tego nie chcą, oni by chcieli inaczej. Oni by chcieli mieć w głowie jakiś głos albo wizję, albo sen. Coś by chcieli pobocznego, ale posłuchajcie, wizje, objawienia, sny, słowo z Pisma, proroctwa, to jest 10, może 15% głosu Boga w całym życiu. A 90% to jest wewnętrzne przekonanie. Rozumiecie to? Czy w ogóle rozumiecie, że większość głosów, które słyszą chrześcijanie w głowach, to są urojenia? Rozumiecie to? Że większość głosów, które słyszą chrześcijanie w swoich głowach, to są urojenia, a nie Bóg? Bo jak to byłby Bóg, to byśmy dawno zbawili ten naród. I twoje życie by było bardzo wysoko. Ja przyszedłem do Boga i uznałem, że mam urojenia. I uznałem, że mam paranoję. I uklęknąłem przed Nim, mówię, jestem paranoikiem. Kościół prowadzę, mam paranoję. Pomóż mi, Duchu Święty, wyjść z paranoi. Nasz mózg jest w stanie wyprodukować wszystko. Wszystko.
A że jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha, to jest nam bardzo łatwo powiedzieć, to Duch Święty. Wszystko to Duch Święty. Wszystko Duch Święty. Mamy Ducha Świętego tylko w głowie. Nie masz Ducha Świętego w głowie. Wiesz o tym? W ogóle wiesz, że nie masz Ducha Świętego w głowie? Bo On nie jest w głowie. On jest w duchu, a nie w głowie. W głowie jest mózg. Czasami zryty. Rozumiesz? Zajechany jak koń szmaciarzem. I najczęściej tak jest. Inaczej Paweł by nie mówił, aby zmienić myślenie. Tak? Tam nie ma Boga w naszych głowach. Duch Święty mówi do ciebie przez wewnętrzne przekonanie. I to jest duchowe. I trzeba to przeanalizować na poziomie prawdy i słuszności życiowej. I trzeba to obdarować wiarą. Rozumiecie? A potem trwać w tym do końca. Nie ruszyć się z tego. Powiedzieć, nie drgnę z tego, Panie Boże mój, choćby całe niebo się zawaliło, choćby sam diabeł tutaj do mnie wyszedł, to ja powiem, ja wiem, że wiem, że wiem. Ja tak do niego mówię. Wiem, że wiem, że wiem. Idź stąd. Półgłówku. Ja najczęściej dziś mam głowę pustą. Ja kocham ten stan. Pustogłowia. Rozumiecie? Nie mam gonitwy już. Już nie mam gonitwy. Pozwiązywałem duchy paranoiczne i gonitwa odeszła. Nie mam gonitwy. Żadnej. Rozumiecie? Jestem jak kolega z SpongeBoba Patryk. Im wyżej, tym mniejsza głowa. Na którymś odcinku z SpongeBoba, bardzo sobie cenię ten serial, dowiedziałem się, że Patryk nie ma mózgu. Ale żyje. Mówię, Boże, to tak jak ja. Facet żyje z łaski. Rozumiesz? Jest szczęśliwy, choć nie ma mózgu. Nie, ja w tej chwili żartuję. Natomiast chodzi o co? Mamy mózgi, niestety. I uważamy, że nasze mózgi są pełne Boga. Pełne Boga. Analizujemy nimi wszystko. Wiecie, już w czasach Jezusa ludzie swoimi umysłami sięgali po Boga. Analizowali Pisma. Jezus mówi tak, badacie Pisma. Badacie Pisma, bo myślicie, że macie w nich życie, ale tam nie macie żadnego życia. One składają świadectwo o mnie, ale do mnie przyjść nie chcecie. Chcecie badać Pisma, chcecie intelektualnie być wypasieni. Chcecie mieć głowy pełne różnych myśli. Tak chcecie. Ale wewnętrzne przekonanie to nie są myśli. Wewnętrzne przekonanie się w tobie pojawia. Często jest mgliste. Jest dziwne. Ono oczywiście jest przetworzone jako myśl w konsekwencji, bo wszystko jest przetworzone jako myśl w konsekwencji. Bo jesteśmy tak skonstruowani, to jest normalne. Ale to nie tworzy się na poziomie naszego umysłu, to idzie od środka. Ty po prostu wiesz, a raptem coś wiesz. Wiesz, że masz coś zrobić. Wiesz, że masz gdzieś się udać. Wiesz, co masz zadziałać. I najczęściej tego się nie robi. A wiecie czemu? Bo to jest takie słabe. Takie cienkie. Chciałoby się, żeby ten głos był jak cedry łamiące Libany. Rozumiesz, to jak ty głos łamiący cedry Libanu, to by się chciało, żeby to takie coś było. Żeby nas w człowieku przewiało w środku. Żeby wszystko w nas powaliło. Też się tak kiedyś modliłem. Duchu Święty, powal we mnie wszystko, powal. Potem się mówię, co ja gadam? Co ja z niego robię, człowieku? Przecież on nie jest żadne tornado, to nie jest żadna wichura, to nie jest sztorm. Rozumiesz, o co chodzi? To cichy powiew. I to wtedy Eliasz złapał się za twarz i zaczął płakać. Wichura przeszła, sztormy przeszły, wszystko przeszło. A kiedy przed cichy powiew, on zaczął płakać, wiesz, i zrozumiał, że to przyszedł Pan. To wewnętrzne przekonanie, to jest obraz wewnętrznego przekonania. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz dla nas. W to trzeba zacząć wierzyć. Wierzyć. Słowo spisane. Wiesz, po co jest słowo spisane? Powiem ci, po co jest słowo spisane. Słowo spisane jest po to, żebyś za pomocą niego, rozumiesz, doprecyzował wewnętrzne przekonanie. Tam masz spisane Boże prawdy, różne, tak? I kiedy przychodzi wewnętrzne przekonanie,
to za pomocą między innymi tych praw weryfikujesz to. Duch Święty nigdy cię nie będzie przekonywał do rzeczy, które nie mają fundamentu jego prawd. Rozumiesz? Dam ci przykład. Jest taka prawda, że kto daje, kto sieje, ten zbierze. Tak? Miarą natrzęsioną i tak dalej, i tak dalej. Taka prawda jest. Jeden mój znajomy miał kłopoty finansowe. I zostały mu takie pieniądze, które miał odłożone na tak zwaną czarną godzinę. I on miał też taką koncepcję, że gdy się pojawi ta czarna godzina, to on za te pieniądze wyjedzie za granicę i tam za granicą będzie miał na pierwsze tam, nie wiem, tygodnie życia i on tam sobie znajdzie pracę i tam będzie żył. I on miał takie pieniądze odłożone. I przyszła ta czarna godzina. I on tak usiadł i się modlił, gdzie on ma jechać. I takie mu przyszło wewnętrzne przekonanie. W niedzielę na nabożeństwie wszystko oddasz do koszyka. Najpierw zgromił diabła. Jak to ma wielu chrześcijan zwyczaj. Ale to było jakie? Mocne. To było mocne. Więc zabrał tą gotówkę. Rozumiecie? W niedzielę na nabożeństwie, w tym kościele, w którym był, zaniósł się to wszystko, wrzucił do koszyka. Nie minęło 24 godziny. Ten człowiek był artystą, miał pracę artystyczną, że otrzymał bardzo poważne zlecenie. Zlecenie, o którym tylko marzył. 24 godziny minęło. Facet poszedł za wewnętrznym przekonaniem. Rozumiecie? Następnego dnia rano, w poniedziałek, zadzwonił telefon od firmy, o której on tylko marzył, że ona do niego kiedyś zadzwoni. I ta firma zaproponowała mu współpracę. Poszedł za wewnętrznym przekonaniem. Czy to wewnętrzne przekonanie było zgodne z prawdą? Jest. Tak mówi prawda. Kto sieje, to żąć będzie. To nie było fałszywe. Również było to słuszne. Dlaczego to było słuszne? Było to słuszne dlatego, że kto pokłada nadzieję w Panu, ten będzie uczczony. Amen. Amen. Było to prawdziwe i było to słuszne. Przeszło to filtr prawdy podanej przez Boga i przeszło to przez filtr słuszności związanej z wzrostem jego życia. I on następnie uwierzył w to, po czym, jak to na wiarę przystało, zaczął realizować ów plan, czyli zaniósł kasę do kościoła. Skutek był taki, że zarobił dużo pieniędzy i dalej zarabiał. Wewnętrzne przekonanie. List do Rzymian 14:23. Kto ma wątpliwości, gdy, i tu jest napisane je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem, czyli błędem. Kto ma wątpliwości, jest potępiony. Bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Czyli niepostępowanie zgodnie z przekonaniem. Posiadanie wątpliwości. Tak? Powoduje, że wchodzisz w grzech. Wątpliwość to jest niepewność co do prawdziwości jakichś przekonań, działań, rozstrzygnięć i tym podobne. Czym zatem są wątpliwości? To niepewności. Jeżeli nie jesteś pewny wewnętrznego przekonania, to jesteś na najkrótszej drodze do grzechu, do zbłądzenia, do popełnienia błędu, do porażki. Wewnętrzne przekonanie jest jak drogowskaz dla ciebie.
jak lampa. Jeśli nie pójdziesz za tym, to zbłądzisz. Choćbyś pozornie dokonał pozytywnego wyboru, to zbłądzisz. Popełnisz błąd. Często pewne sobie przekonanie nie współgra z obecnym czasem. Jest trudne. Wymaga większej wytrwałości niż przyjęcie czegoś. Kiedy wyszedłem z więzienia, jako narodzony z Bożego Ducha człowiek, zaczęliśmy służbę. Nie, drugi raz to wyszedłem. Wtedy zaczęliśmy służbę. Zaczęliśmy służbę i zaczęliśmy nawiązywać różnego rodzaju kontakty z wierzącymi ludźmi. Nie mieliśmy nic, samochodu nie mieliśmy, nic nie mieliśmy. Nie mieliśmy w ogóle generalnie jakiegoś sprecyzowanego pomysłu na życie nasze z Bogiem. Wiedzieliśmy, że chcemy służyć Bogu. Wiedzieliśmy, że chcemy szerzyć Królestwo. I wtedy nawiązaliśmy kontakt z taką wspólnotą z Niemiec. I oni tam potrzebowali pastora. I osoba, która się ze mną kontaktowała, mówi: ty byś mógł być naszym pastorem. Moglibyście się do nas przeprowadzić z żoną. Dostaniecie mieszkanie. Dostaniecie pensję. Od 1500 euro się zaczynało. Obejmiecie kompletny kościół. Stojący budynek i ludzi w środku. Z mieszkaniem, tak. Mieszkaniem na miejscu wszystko. Jesteśmy na początku. Ja pracuję, gdzie zarabiam 1750 zł. Rozumiecie? Taka propozycja przychodzi. Wszystko jest pięknie, za wyjątkiem jednej rzeczy. Ja już jestem mocno siedzący w kelecie Hegelie i wiem jedną rzecz. Nie mam wewnętrznego przekonania. Ja jestem odważny człowiek. Dla mnie nie ma żadnego problemu coś zrobić. Ktoś się zastanawia, a ja się nie zastanawiam. Ja się nie zastanawiałem przed nawróceniem, a po nawróceniu zacząłem się jeszcze mniej zastanawiać. Rozumiecie? Nie brakowało mi żadnej odwagi. Nie. Brakowało mi wewnętrznego przekonania. Miałem co? Wątpliwość. Wątpliwość. Kto ma wątpliwość, jest potępiony. Mówię, mam wątpliwość w tej sprawie. Jeśli ruszę w tą sprawę, to będę potępiony. Mam wątpliwość w tej sprawie. Nie, nie ruszę w tą sprawę. Bo pójdę w grzech. Zostanę pastorem w grzechu. Będę żył w grzechu. Będę mówił po niemiecku, głosił po niemiecku i będę żył w grzechu. Takim samym grzechu, jak cudzołóstwo, wszeteczeństwo czy morderstwo. Bo grzech to grzech. Błąd to błąd. Czy się błądzi poprzez mordowanie człowieka, czy się błądzi przez bycie pastorem w Niemczech, nieważne, to jest błąd. Taki sam grzech. Ten sam diabeł przychodzi do twojego życia. Ten sam diabeł. Rozumiecie? Bardzo intratna to była propozycja. Bardzo mi pasowała do tamtego czasu. Bardzo to było inne niż chodzenie na trzy zmiany, jeżdżenie na wózku i powiem zarabianie 1750 zł. Rozumiecie? I bycie śmierdzącym tak, że jak zdejmowałem ubranie, to trzeba było je zostawiać przed domem, przed mieszkaniem. Ja się rozbierałem przed mieszkaniem, bo ja w tym w ogóle ubrań nie wnosiłem do domu. Bo wywoziłem jakieś śmieci, jakieś w ogóle inne rzeczy. Ale nie miałem wewnętrznego przekonania. Wewnętrzne przekonanie uratowało mi życie w ogóle, wiecie? Ono mi życie uratowało. Zawsze mi ratowało życie. Bo się nauczyłem żyć według wewnętrznego przekonania, a nie według tego, co jest wokół mnie. Czym zatem jest wewnętrzne przekonanie? To niezachwiana pewność,
co do prawidłowości i słuszności jakiegoś zagadnienia, oparta na wierze w określone mechanizmy Boże, zobrazowane poprzez postępowanie na poziomie niewzruszonego zaufania do tego Boga. To jest wewnętrzne przekonanie. Wewnętrzne przekonanie to nie emocje i myśli, choć one są w konsekwencji odbiornikami wewnętrznego przekonania, już na końcu, jego przekaźnikami do świata. Wewnętrzne przekonanie to stan. Jestem pewny na stałe czegoś. Na stałe. Nie mam żadnych wątpliwości. Jest to zgodne z prawdą. Jest to zgodne z moim podniesieniem życiowym. To mi przyniesie sukces. To jest stan. Stan, a nie jakieś doświadczenie emocjonalne. Wewnętrzne przekonanie jest stanem stałym. To się w ogóle nie zmienia. Rzeczywistość się zmienia. Ludzie się zmieniają. Demony się wymieniają. A ono trwa. Cały czas trwa. Ja dzisiaj, jak mam wewnętrzne przekonanie do czegoś, to ja będę szedł jak muł do końca. W ogóle dla mnie nie ma znaczenia, co się dzieje. W ogóle. W ogóle. Jaki los się tam pojawia po drodze. Wiecie, o co chodzi? Ja tylko zmieniam postawę i różne formy zbroi. Nic więcej. Raz dłuższy miecz, raz krótszy, raz lżejsza zbroja, raz taka, raz buty w ogóle stalowe, raz trampki w ogóle bojowe. Rozumiesz? Bez znaczenia. Idziemy przez życie. Mamy pokój, halleluja, działamy w pokoju. Jest wojna, halleluja, działamy w wojnę. Wiesz, o co chodzi? Bo idziemy zgodnie z wewnętrznym przekonaniem. Zawsze. To stan stały. Wewnętrzne przekonanie oparte jest na decyzji o prawdziwości danego zagadnienia. Musi być przekonany do prawd Bożych. Prawda Boża jest fundamentem wewnętrznego przekonania. Jak ty masz wątpliwości co do prawdy Bożej, to wewnętrzne przekonanie nie ma szans się u ciebie utrzymać. Często ono nie ma szans zaistnieć w ogóle. Rozumiesz? Jeśli na przykład wewnętrzne przekonanie mówi do ciebie, że mądrość więcej znaczy niż bogactwo. Taka prawda jest. Mądrość więcej znaczy niż bogactwo. Mądrość więcej znaczy niż bogactwo. Taka jest prawda. I teraz wewnętrzne przekonanie, które będzie przychodziło, ono na przykład na tym poziomie, będzie musiał być zweryfikowane przez tą prawdę. Kiedyś do Reinharda Bonnke, jak planował kolejną kampanię w Afryce, przyjechała pewna kobieta, taka bizneswoman, i ona powiedziała tak: pastorze, ja sfinansuję całą kampanię w Afryce, nie musisz zbierać pieniędzy, jeżeli tylko chcesz, wyrażasz na to zgodę, powiedz, jaka ma być suma pieniędzy i przelejemy na twoje konto. Dziś. Wszystko było pięknie. Cała dusza Reinharda podskoczyła do góry. Tylko nie miał wewnętrznego przekonania. Powiedział do niej: siostro, bo była wierząca ta osoba, oddzwonię do ciebie o południu. Usiadł i zaczął się modlić w innych językach. I przez jego głowę przebiegła myśl. Jeżeli ona przeleje te pieniądze na twoją kampanię w Afryce, to ona później przyjdzie do twojego życia i będzie chciała cię kontrolować. Za tym stoją czary i manipulacje. To było w ogóle niewidoczne. Ale on nie miał wewnętrznego przekonania. I on do niej zadzwonił i powiedział: siostro, dziękuję, ale będziemy dalej zbierać pieniądze. Tak zrobił. Kiedyś do Heikena przyszedł człowiek i powiedział: mam studio nagraniowe. Będę nagrywał wszystkie, profesjonalnie, wszystkie twoje poselstwa.
wszystkie Twoje głoszenia i zrobię kampanię związaną z tym, aby Cię rozreklamować. Dusza Hagena podskoczyła. Było wszystko oprócz wewnętrznego przekonania. Ten sam Duch Święty powiedział to samo, co do Reinharda Bonnke. Za tym człowiekiem, choć to mój człowiek, stoją duchy czarów. Nie wchodź w to, Kenneth. I Kenneth w to nie wszedł, bo nie miał czego wewnętrznego przekonania. I zbudował własne studio. Rozumiecie? Zbudował własne studio. I rozpropagował swoje nauczania po całym świecie. Zrobił to, ale zrobił to tak, jak miał wewnętrzne przekonanie. Rozumiecie to? To jest bardzo ważna rzecz. Wewnętrzne przekonanie to jest nasz strażnik, to jest nasza broń. Tak Duch Święty się komunikuje z nami 24 godziny na dobę w każdej dziedzinie życia. W każdej dziedzinie życia. Jeżeli będziemy uważni na wewnętrzne przekonanie, to nie będziemy błądzić. Chcecie nie błądzić, bo ja chcę nie błądzić. Ja chcę nie błądzić. Ja nie zamierzam żyć błądząc. Ja wierzę w krew. Ale niech ona służy innym ludziom. Niech się inni obmywają w krwi Jezusa. Dobrze? Ja chcę chodzić w czystości. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po prostu. Ja chcę nie upadać, a nie powstawać przez krew. Rozumiecie? Ja chcę nie błądzić, a nie wychodzić z moich błędów. Ja sobie takie odnajduję fajne miejsca w chrześcijaństwie. Takie łatwiejsze dla mnie. Wewnętrzne przekonanie, przyjaciele, zawsze jego głównymi filarami jest prawda i wiara w tę prawdę. To się zawsze na tym opiera. Prawda i wiara w tę prawdę. Wewnętrzne przekonanie jest wynikiem pozwolenia Duchowi Świętemu na dokonywanie przekonania. Musisz się zgodzić, aby On to robił. Musisz powiedzieć Mu: Duchu Święty, ja się zgadzam, żebyś mnie przekonywał. Przekonuj mnie, Duchu Święty, czyli dawaj mi wewnętrzne przekonanie. Ja tego chcę. Nie będę z tym walczył. Nie będę się z tym spierał. Wewnętrzne przekonanie jest związane ze znajomością Boga. Znajomością fundamentalnych prawd Bożych. Ty musisz znać fundamentalne prawdy Boże. Ty nie możesz ich nie znać. Ty nie możesz powiedzieć: ja nie wiedziałem, że jest taka prawda. Ja nie wiedziałem, że tak Bóg powiedział. Ja nie wiedziałem. Ja, a dlaczego ty nie wiedziałeś? Dlaczego ty nie wiedziałeś? Dlaczego ty nie siedzisz i nie kopiesz? Czemu ty w ogóle nie pomodliłeś się do Boga i nie powiedziałeś: Boże, najpierw z tego pisma ja chcę wydobyć fundament. Najpierw, a potem dopiero resztę. Najpierw fundament, a potem resztę. Znajomość Boga to jest znajomość serca, czyli osobowości Boga. Czyli i musisz z Nim przebywać, żeby wiedzieć, jaki On jest. Rozumiesz? To jest poznanie Boga. Poznanie Boga na poziomie prawdy i poznanie Boga na poziomie serca. Czyli w ogóle jak On te rzeczy widzi. Jak On w ogóle wszystko widzi. Rozumiecie? Wewnętrzne przekonanie można też zagłuszyć. Można je zagłuszyć. Jakie są główne zagłuszacze? Po pierwsze, opinia. Opinia to największy zagłuszacz. Opinia. Mam wewnętrzne przekonanie, a co ty o tym myślisz? Albo mam wewnętrzne przekonanie, ale wszyscy myślą inaczej. Często do mnie przychodzi ludzie i mówią: ty, ciebie nie dziwi, że wszyscy wokół myślą inaczej? Ja mówię: nie. Mnie w ogóle nie obchodzi, że wszyscy inni myślą inaczej. A co mnie to obchodzi? Wszyscy wokół są błędzie, jeśli myślą inaczej niż ja nie rozumiem. Ja naprawdę kiedyś tak z pastorami takimi kilkoma rozmawiałem, mówię, ale mówię, bo ja myślę, a dlaczego tak uważasz? Ja wam wyjaśnię, zaargumentuję, dlaczego tak, tak i tak. A ty tak to interpretujesz? Ja mówię: nie, ja tego tak nie interpretuję.
To takie coś jest. To znaczy dokładnie. I ty wiesz, i ja wiem. Tylko ty nie chcesz się z tym zgodzić. I ty wiesz, że to znaczy to, i ja wiem, że to znaczy to. Powinieneś jeszcze lepiej wiedzieć, bo skończyłeś szkołę teologiczną. Tylko ty nie chcesz się z tym zgodzić. Dalej to są lęki. Lęki są zagłuszaczami. Człowiek się boi realizować wewnętrzne przekonanie. Obawia się. Dalej to jest szeregi różnych nieposłuszeństw, krnąbrności i buntów, czyli w ogóle to, co się mieści w duszy człowieka. Nie będę tak postępował. Zrobię mamie na złość, odmrożę sobie uszy. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, ja wiem, że Bóg mnie kocha, ja też kocham Boga, ale nie będzie mi stawiał warunków. Nie będzie mi mówił. Co on będzie mi mówił? Jak się żyje? Przez tylko Bogiem. Brak poznania. Niedowiarstwo. To kolejne w ogóle blokery. Człowiek nie poznaje tego Boga. Albo człowiek ulega presji tego, co się dzieje wokół. Rozproszenie. Zmora chrześcijan. Rozproszenie. Tak wiele impulsów odbiera, że wewnętrzne przekonanie jest słabe. Często w ogóle chrześcijanie się zachowują jak dzieci z autyzmem. Rozumiecie? Takie impulsy, takie bodźce są wszędzie. Wszędzie bodźce. Co mam zrobić? Nie wiem. Przeknij układ nerwowy. Jezus powiedział w ogóle, gorszy cię ręka, w ogóle utknij rękę. Nakaz twojemu układowi nerwowemu, żeby nie odbierał tych impulsów wszystkich. Powiedz do swojego mózgu. Przestań odbierać te impulsy. Miecz! Osłabiam cię teraz. Niewyleczenia różnych zaburzeń są potężnym blokerem. Słabe życie modlitewne, następny bloker. Chciwość. Wielki wróg wewnętrznego przekonania. Mówię wielokrotnie, wewnętrzne przekonanie, ono jest tak przeciwne doraźnemu sukcesowi, że się w głowie nie mieści. Ono zawsze będzie grało daleką piłką, długą piłką. Bo ono chce dla ciebie jak najlepiej. Rozumiesz? Często człowiek się modli na poziomie jakiejś takiej płycizny do Boga, a odpowiedź w ogóle przychodzi zupełnie inna. Wewnętrzne przekonanie jest inne. Inne. Doktrynalne zwiedzenia, czyli w ogóle niezrozumienie prawidłowości określonych doktryn. Stres. Ogromny wróg. Chrześcijanin zestresowany to jest chrześcijanin zablokowany na wewnętrzne w ogóle przekonanie. To jest tak napięty w środku, że się w głowie nie mieści. I przemęczenie fizyczne. Zwykłe, stare przemęczenie fizyczne, którym diabeł dziesiątkuje kościół. Bo ludzie nie są prawidłowo, jak ludzie nie są prawidłowo wypoczęci, to w środku w nich nieprawidłowo odbierają. Aby wewnętrzne przekonanie mogło swobodnie płynąć, trzeba być udrożnionym. Udrożnionym. Reasumując, jak odbieramy wewnętrzne przekonanie? Po pierwsze, oceniamy, czy dany temat jest zgodny z określoną prawdą Bożą. Oceniasz. Jasno i klarownie. Prawdy musisz znać. To jest twój obowiązek. Po drugie, spokojnie patrzysz w swojego ducha, skupiając się nad nim. I patrzysz, czy nie ma tam sprzeciwu. Czyli przychodzi ktoś do ciebie. Przeanalizowałeś, że jest to zgodne z prawdą. Że jest to słuszne. I teraz patrzysz, czy nie ma wewnętrznego sprzeciwu. Wewnętrzny sprzeciw. Bo jeżeli jest wewnętrzny sprzeciw, to co przyszło jest pod rubą. Nawet jeśli było zgodne z jakąś prawdą. Pamiętaj. Patrzysz, czy nie ma wewnętrznego sprzeciwu.
Dlatego jeszcze raz mówię, zdrowie duszy jest tu kluczowe. Jak jest chora dusza, to będą sprzeciwy, to będą lęki. Po trzecie, gdy jest czas, to możesz, gdy masz czas na to, to możesz, skupiając się na wewnętrznym przekonaniu, potrwać nieco w stanie skupienia modlitewnego. Możesz to zrobić. To ci da pewnego rodzaju taką otulinę wokół tego. Jeżeli gdzieś tam jeszcze było jakieś drganie, to przez takie modlitewne skupienie na tym ono zniknie. A jeżeli ono nie zniknie, to znaczy, że jest podróba podana. Zwracamy uwagę na inne formy głosu Świętego Ducha. Przy tym wszystkim patrzymy, ponieważ Duch Święty mówi przez wewnętrzne przekonanie, ale być może będziesz widział w związku z tym jeszcze inne aspekty. Nie szukam ich, ale one mogą zaistnieć. I to już nie od ciebie zależy. Poszukanie potwierdzeń jest problemem. Ale otwartość duchowa może spowodować, że dostrzeżesz jakieś potwierdzające formy Boże. Musisz wziąć pod uwagę twój obecny stan duszy i ciała. To znaczy, że jeżeli jesteś w gorszej kondycji w danym momencie, na przykład jesteś zestresowany, zmęczony, czy cokolwiek się dzieje takiego z tobą niekomfortowego, to możesz mieć takie przypuszczenie, że w tym okresie czasu może to być zaburzone. Na przykład, jeśli chodzi o perspektywę proroczą, jest to jeszcze bardziej wyostrzone. Powiedzmy, ktoś do mnie pisze do mnie SMS-a, osoba prorocza, pisze do mnie, co, jakie ma objawienie, ale mówi, ale mam w tym czasie okres. No to trzeba wziąć pod uwagę. Że ona mi pisze, takie coś mi się objawiło, ale jestem teraz w fazie okresu, więc ja mogę nieprawidłowo odbierać, bo już się tego ta osoba nauczyła. Że jak ona ma okres, to ona może mieć zachwianie. Następnie uwalniamy wiarę, wewnętrzne przekonanie i następnie odważnie wykonujemy kroki. Wystarczy, że zaczniesz to ćwiczyć, nie ma żadnego problemu. Zresztą, to kurczę jest twoja spuścizna, za bardzo nie mamy wyjścia. My za bardzo nie mamy wyjścia. Bo to się, kurczę, nigdzie nie zmieni, rozumiecie? To się nie zmieni. To nie będzie czegoś takiego, że jutro Bóg nam coś wymyśli innego. Że ustawi nam jakiś dzwonek taki wewnętrzny, takie coś dla nas specjalnie. Nie. Takiego czegoś nie ma. To, że czasem się u kogoś zdarza jakiś cud w jakiejś dziedzinie, rozumiesz? Na poziomie manifestacji daru Ducha Świętego, to nic nie znaczy, jeżeli chodzi o wewnętrzne przekonanie. Zacznij to ćwiczyć. Zobacz, jak to działa. Jeszcze dzisiaj przyjrzyj się tym rzeczom. Wiem, że większość z was porusza się dobrze w wewnętrznym przekonaniu. Ale wiem, że jeszcze możemy lepiej się w tym poruszać. Wiem, że możemy być w tym perfekcyjni. Wiem, że możemy nigdy nie zbłądzić. Wiem o tym. Filozofia wewnętrznego przekonania, ona nie zamyka innych dróg Ducha Świętego, ale jest pierwsza. Ona nie zamyka doradztwa, korekty, proroctwa. Rozumiecie? Ona nie zamyka cudów, znaków, wizji, objawień, snów. Nie. Ale ona jest pierwsza. Wszystko inne jest na dodatek. Dodatkowo. Ona jest pierwsza. Fundamentalna. To jest tak jak z każdą inną dziedziną życia. Są dziedziny fundamentalne i dziedziny poboczne. Ktoś na przykład mnie pyta, co ty na przykład, jak ty ćwiczysz w
tej chwili, że rośnie ci bardzo siła. Ja mówię, wybrałem najprostsze ćwiczenia, jakie są. Pierwsze i podstawowe. A co jesz? Ja mówię, wszystko. I oporowo. Czyli działam fundamentalnie. I rośnie mi siła. Wewnętrzne przekonanie jest takie właśnie. Jest proste, podstawowe, fundamentalne. Reszta przykazu Bożego jest na dodatek. Amen. Amen. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za Twoje słowa. Dziękuję Ci, że Twój głos, Święty Duchu, jako wewnętrzne przekonanie jest dla nas jasny i klarowny. Ojcze, dziękuję Ci, że my Ciebie wyraźnie słyszymy, że my jasno rozpoznajemy wewnętrzne przekonanie i postępujemy z wiarą. Ojcze, dziękujemy Tobie, że my nigdy nie zbłądzimy, postępując zgodnie z tym przekonaniem. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja chcę, żebyś nas wyostrzył na to. Ja chcę, żebyś Duchu Święty poszedł z nami dalej w tym, żebyśmy byli w tym jeszcze doskonalsi, żebyśmy byli w tym jeszcze lepsi, żeby nic nas nie zachwiało, Ojcze. Ojcze, szlifuj to. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie z Kościoła, Ojcze, byli tak wyszlifowani na poziomie wewnętrznego przekonania, żeby w zupełności niezachwiany sposób szli za Nim bez przerwy i każdego dnia. Duchu Święty, dziękuję Ci za to. Ojcze, ja eliminuję wszelkie demoniczne siły, które próbowałyby zachwiać ludzi w wewnętrznym przekonaniu. Ja oczyszczam ten teren w imieniu Jezusa. Amen.